Rozwiążmy to raz na zawsze, ostatecznie. Czy zbawienie jest z łaski, czy z uczynków? O tym za moment. Okej, znowu krótko i na temat. Znowu apostoł Paweł z natchnienia Ducha Świętego w liście do Rzymian mówi takie słowa w rozdziale 11, 6 wersecie. Uwaga, gotowi? Słuchajcie. A jeśli, mówiąc w kontekście zbawienia, z czego jest? Jeśli przez łaskę, to już nie jest z uczynków. Inaczej łaska nie byłaby łaską. Jeśli zaś z uczynków, to już nie jest to łaska. Inaczej uczynek już nie byłby uczynkiem. Ja dobrze przeczytałem? Dobrze przeczytałem. Aż się wierzyć nie chcę. Apostoł Paweł z natchnienia Ducha Świętego mówi bardzo jasno. Jeżeli zbawienie jest z łaski, to już nie może być z uczynków. A jeżeli jest z uczynków, no to nie może być z łaski. Jaka jest różnica między łaską a uczynkami? Uczynki to jest coś, co my produkujemy. To jest coś, co my czynimy. To jest coś, co my wypełniamy sami z siebie. Oczywiście one mogą być motywowane różnymi rzeczami. Mogą być motywowane częściowo egoistycznymi pobudkami albo i zacnymi, zaszczytnymi motywacjami. Natomiast łaska jest czymś zupełnie innym. Łaska jest kompletnie darem Bożym. Łaska przychodzi z góry. Uczynki jak gdyby wychodzą z dołu. I Bóg tutaj mówi, że jeżeli zbawienie jest z uczynków, czyli my staramy się zbudować schody do nieba, tak? My po tej drabinie się wspinamy na górę, no to już to nie jest coś, co czyni Bóg. To już to nie jest dar, to już to nie jest łaska. A jeżeli zbawienie jest z łaski, jest całkowicie Bożym darem, jest coś, co wstępuje z góry, to coś, co my odbieramy, my otrzymujemy w pasywny wręcz sposób, jak dziecko otrzymuje, jak malutkie ptaszki w gniazdku gdzieś tam na drzewie otwierają swój dzióbek i mama przylotuje i daje im robaczka. To jest tak, jak my ludzie przyjmujemy Bożą łaskę. Te małe ptaszynka tam w tym gniazdku, one nie wykonują żadnej pracy, one nie pełnią żadnych uczynków, one po prostu są, ale one przyjmują to, co otrzymują. Tak samo my, jeżeli mamy być zbawieni z uczynków, to w ogóle zapomnijmy o łasce. Nie jest możliwe połączenie jednego z drugim, jeśli chodzi o zbawienie, temat zbawienia. Natomiast jeżeli ono faktycznie, tak jak mówię, jest z łaski, a jest tylko i wyłącznie z łaski, to wtedy my nie możemy dołożyć żadnych uczynków do tej łaski, bo inaczej byśmy sprzeniewierzyli to, czym w ogóle łaska jest. To byłoby wręcz obraźliwe dla Boga. Kiedy Bóg szczodrze w 100% daje nam zbawienie ze swojej łaski, tym, którzy chcą, tych, których serca On przebudza i wskrzesza z martwych, i którzy chcą i pragną Jego samego, no to wtedy uczynki nie są częścią zbawienia. Uczynki dopiero przychodzą potem jako owoc tego zbawienia, jako naturalne konsekwencje, jako naturalny fakt i dowód tego, że otrzymaliśmy Bożą łaskę. Także z tą myślą Was pozostawiam. Do następnego razu.